Dziś pokażę Wam, jak ustawiam bicie najpierw czołowe za pomocą czujnika tego białego Pulpitasa. Akurat tak się złożyło, że założyłem i tu minimalne bicie jest około tam 200. Także to zostawiamy i teraz przestawiam na bicie to po średnicy. Muszę tylko po prostu przestawić trochę czujnik, skręcić go. O, odjedziemy sobie lekko z supportem. Najlepiej zawsze jak czujnik jest w najwyższym punkcie, żeby nie było przekłamań. Tutaj teraz dociskamy i tu go troszkę dociśniemy. O. I teraz będziemy patrzeć ku rodu. Tu jest najwyżej, czyli musimy tu nacisnąć w dół. A tu gdzie jest najniżej, tu mamy najniżej, czyli musimy tu jeszcze popuścić. O, i teraz tu jest najwyżej, czyli naciskamy. I teraz już powinno się zmniejszyć. Tak, teraz tu jest góra, czyli tu po drugiej stronie będzie dół. Odpuszczamy i tam gdzie mieliśmy górę wracamy i naciskamy. O, 1,5 setki. I teraz już mamy bicie ile? O, dychę, dobrą dychę. Ale jeszcze to zmniejszymy, bo to za dużo. Tu mamy górę, czyli po drugiej stronie mamy dół. Odjeżdż tu, odpuszczamy, odkręcamy minimalnie i wracamy na górę i dokręcamy. I teraz już jest 8 setek. Tu mamy górę, czyli na drugą stronę leciutko odpuszczamy, tylko jak najmniej i wracamy, dociskamy ze 2–3 setki. Już powinno być prawie dobrze, ale jeszcze troszeczkę coś tam. Tu jest góra, ale spróbujemy tą górę skasować mocniej. Po prostu dociskając. O! Tą metodą. O! Teraz już jest 4–3. Raz, dwa, 3 setki takie. Tu jest. Tu jest. Tylko dociśniemy. O!
Tak, zostawimy to, bo widzę, że to jest troszkę powycierane, to jest 200. O, dobrze. Dziękuję, teraz ustawione.